Nadine i Charlie trafili do sierocińca po tym, jak straszliwy pożar zniszczył ich dom. Młoda kobieta zdołała dzielnie wyciągnąć swojego młodszego brata przez okno, ponieważ ich sypialnia jako ostatnia została pochłonięta przez płomienie. Ale niestety nikt inny nie został uratowany. I tak ta dwójka została osierocona, przez co trafili do domu dziecka. Ich pierwszy dzień był tam bardzo trudny, ponieważ oboje nie chcieli być rozdzieleni. Byli tylko we dwójkę i nie chcieli spać we dwóch różnych pokojach. Protestowali i płakali, ale pracownicy sierocińca nie dawali za wygraną. Tu są zasady i wszyscy musimy ich przestrzegać, mówili głośnym tonem. Nie rozdzielimy was, obiecujemy, ale ty, Nadine, zostaniesz w pokoju z innymi dziewczynkami, a ty, Charlie, z chłopcami, przynajmniej na tę noc. Naprawdę nas nie rozdzielicie? Zapytała Nadine ze łzami w oczach. Pracownicy socjalni przetaknęli. Obiecuję. W tym momencie dziewczynka wzięła za rękę swojego młodszego brata, odciągnęła go na bok i powiedziała do niego coś ważnego. Następnie oboje objęli się, a kiedy wrócili do pozostałych, wydali się gotowi pójść spać w różnych pokojach. Mijały dni, a więź między Nadine i Charlie sprawiała, że wszyscy mieli otwarte usta. Nigdy nie widziałam dwójki rodzeństwa tak blisko siebie, szeptali wszyscy pracownicy socjalni. Dlatego Nadine była pewna, że nie złamią swoich obietnic. Ona i Charlie zawsze będą razem. Przysięgli to jej, ale dla dzieci miało się to zmienić. Mijały miesiące, a dwójka rodzeństwa przyzwyczaiła się do nowego życia w sierocińcu. Pewnego dnia dzieci zaczęła odwiedzać para, która szybko zauważyła Charlie'ego. Nadine naiwnie cieszyła się z uwagi, jaką otrzymywał jej brat. Przynajmniej do czasu, gdy dyrektor sierocińca powiedział jej, że para chce adoptować Charlie'ego. Nie, nie możesz im pozwolić go adoptować, wołała dziewczynka. Obiecałaś, że nigdy nas nie rozdzielicie. Przykro mi, Nadine, ale nie możemy tego powstrzymać, odpowiedział. Czy nie chcesz, aby twój brat miał szczęśliwe życie i rodzinę? Jesteś już duża, powinnaś to zrozumieć. Ale dziewczynka protestowała, tak bardzo, że w końcu dyrektor ją zbeształ. Ta para adoptuje Charlie'ego, Nadine, czy ci się to podoba, czy nie. Inaczej nigdy nie znajdziesz kogoś, kto zechce zabrać cię do domu ze sobą. Ale Nadine krzyczała w rozpaczy, gdy jeden z pracowników socjalnych próbował ją uciszyć. Oczy dziewczynki zamknęły się wtedy w dwie maleńkie szczeliny. Ugryzła rękę trzymającego ją pracownika socjalnego i wybiegła na zewnątrz, gdzie jej młodszy brat wsiadał do samochodu swoich nowych rodziców, kierując się do swojego nowego życia. On też płakał i protestował. Nie chciał jechać w stronę nowego życia. Nadine była jego jedyną rodziną. Chciał być tylko z nią. Ale kiedy Nadine przyszła, było już za późno. Samochód odjechał. Charlie zniknął. Jego twarz była przyciśnięta do tylnej szyby i płakał. Patrzył, jak jego siostra stoi tam bezradna. Teraz zupełnie sama, biedna Nadine nie wstawała z łóżka przez następne 3 dni. Odmawiała jedzenia i picia. Leżała na łóżku w bezruchu, jak sparaliżowana. Wszystkie próby rozmawiania z nią przez pracowników socjalnych nie powiodły się. I w końcu przeniesiono ją do innego sierocińca, gdzie była leczona na depresję. Tutaj sytuacja Nadine nie uległa poprawie. Ciągle była chora, płakała i krzyczała, gdy tylko ktoś próbował wyciągnąć ją z łóżka. Była agresywna i w końcu została przeniesiona, tym razem na oddział psychiatryczny. Tutaj młoda dziewczynka spędziła rok. Poznała starszą kobietę o imieniu Rebeka, sanitariuszkę, która zajmowała się sprzątaniem w szpitalu. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przy Rebece, Nadina zaczęła się rozchmurzać. Rebeka dała jej pióro i notes, zasugerowała, żeby napisała do brata. W końcu dzięki starszej pani, Nadine wyzdrowiała. Wróciła do sierocińca, gdzie przebywała do ukończenia 18 roku życia. Potem wyjechała, zostawiając wreszcie za sobą trudne dzieciństwo z jasnym celem w głowie. W jakiś sposób odnajdzie ponownie Charlie'ego. Wychodząc z sierocińca, młoda Nadine odkryła, że życie na zewnątrz było jeszcze trudniejsze. Musiała zdobyć pracę, jeśli chciała mieć pieniądze na jedzenie. Przetrwanie i znalezienie miejsca do życia było bardzo trudne. Znajdowała dorywcze prace, które przynosiły jej niewielkie dochody. Ale w końcu dzięki niestrudzonej pracy i oszczędzaniu udało jej się znaleźć równowagę w życiu. Życie Nadine ustabilizowało się, a pewnego pięknego dnia poznała mężczyznę i zakochała się w nim do szaleństwa. Zamieszkała z nim i przez chwilę myślała, że w końcu będzie szczęśliwa, ale okazało się, że to był tylko sen.
Mężczyzna nie kochał jej tak, jak mówił. Ukradł wszystko, na co pracowała i rozpłynął się w powietrzu, zostawiając ją samą. Na szczęście Nadine miała jeszcze Rebekę, z którą nigdy nie straciła kontaktu. Kobieta po raz kolejny pomogła Nadine pokonać depresję i choć młoda kobieta uważała, że jej życie nie ma sensu i jest pełne tragedii, Rebeka zawsze powtarzała jej, że życie jest piękne i należy doceniać każdą chwilę. Mówiła też, że wszystko się poprawi i powtarzała to tak często, że Nadine w końcu w to uwierzyła. Rebeka pomogła Nadine znaleźć nową pracę jako sprzątaczka w restauracji. I to właśnie w tej restauracji wszystko się zmieniło. Po raz kolejny. Nowa praca w restauracji nie różniła się od tych, które młoda kobieta wykonywała do tej pory. Nikt nie zwracał na nią szczególnej uwagi, a ona w sumie była szczęśliwa, że nie ma wokół siebie zbyt wielu ludzi. Po tym ostatnim bólu dziewczyna, która wznowiła pisanie w starych zeszytach, tak jak Rebeka uczyła ją w dzieciństwie, nie odzywała się do nikogo. Do tego stopnia, że wszyscy jej koledzy myśleli, że jest nie ma. Właściciel restauracji Walter był dobrym człowiekiem. Zawsze pozwalał swoim pracownikom zabierać do domu resztki z restauracji. Płacił bez mrugnięcia okiem za każdą minutę nadgodzin i umiał rozpoznać i docenić ciężką pracę. Nadine zresztą lubiła tam pracować, głównie ze względu na Waltera. Pewnego dnia Walter poprosił ją, żeby została i posprzątała restaurację po prywatnym przyjęciu. Były to dodatkowe godziny pracy, a Nadine, szczęśliwa, że może zarobić trochę dodatkowych pieniędzy, zgodziła się bez wahania. Przyjęcie wyglądało bardzo żywiołowo. Byli tam młodzi faceci, pijący i tańczący radośnie oraz beztrosko, podczas gdy Nadine myła naczynia w kuchni. Nagle na sali usłyszała hałas roztrzaskiwanych naczyń. To też bez namysłu Nadine chwyciła tacę i pospiesznie wyszła, gotowa do sprzątania. Gdy schyliła się, by pozbierać odłamki potłuczonych naczyń, spojrzała w górę i zobaczyła, że obserwuje ją chłopak, gość przyjęcia. Nadine potrzebowała tylko chwili, by rozpoznać oczy tego młodego człowieka. Jej twarz była blada, a serce zaczęło szalenie bić. Charlie? Wyszeptała niskim głosem. Dwójka spacerowała całą noc nad brzegiem rzeki, rozmawiając i opowiadając o swoim życiu. Nadine wciąż nie mogła mówić, ale po raz pierwszy od lat poczuła, że serce pęka jej z radości. W końcu znalazła swojego ukochanego brata. Charlie powiedział jej, że jego przybrani rodzice niedawno przenieśli się do Europy i zostawili mu prowadzenie prestiżowej rodzinnej firmy. Nadine uśmiechnęła się. Jej mały braciszek stał się wielką osobistością. Kocham moich rodziców, powiedział Charlie, ale oni nie są moimi rodzicami, wiesz. To znaczy, ty, mama i tata byli. No, wiesz, prawda? Nadine obdarzyła go wyrozumiałym uśmiechem. A co ty robiłaś przez te wszystkie lata? Co się z tobą działo, starsza siostro? Zapytał wtedy Charlie. Nadine opuściła wzrok w zakłopotaniu, po czym wyciągnęła z kieszeni płaszcza notes i pióro. Zaczęła pisać. Siedząc na ławce nad rzeką w świetle latarni, Charlie i Nadine porozumiewali się w ten sposób. Nadine pisała, a Charlie czytał. Głaskał siostrę po ramieniu, żeby dodać jej sił. Nadine napisała tej nocy wiele stron, a jej brat płakał, gdy uświadomił sobie, jak bardzo jego siostra cierpiała przez te wszystkie lata. Ale teraz wszystko się miało skończyć. Oboje to wiedzieli. Odnaleźli się na nowo i od tej pory wszystko będzie dobrze. Byli tego pewni. Miesiące później Nadine wróciła do restauracji, w której pracowała jako sprzątaczka i pomywaczka. Tym razem jednak wyglądała zupełnie inaczej. Była promienna, uśmiechnięta, a jej oczy błyszczały. Widząc to, Walter nie mógł się opanować. Nadine! Wykrzyknął, podchodząc do niej. Wyglądasz świetnie! Dziewczyna uśmiechnęła się. Dziękuję, Walterze! Odpowiedziała stanowczym tonem. Nadine znów zaczęła mówić. Charlie zabrał ją do najlepszych specjalistów w kraju i w końcu dziewczynie udało się stanąć na nogi. A sytuacja nie mogła być już lepsza. Razem z bratem Nadine poczuła się wreszcie kompletna i znalazła siłę, by wziąć swoje życie w swoje ręce. Zapisała się na uniwersytet, gdzie studiowała psychologię. Miała marzenie: pomagać dzieciom i robić wszystko, aby nie cierpiały tak jak ona. A Charlie zawsze będzie u jej boku, gotowy stanąć przy niej i wspierać ją jak tylko mógł. To wszystko na dziś.
Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.